Idziemy dalej. Utworzenie zespołu szkół ogólnokształcących nr 13 w Krakowie. Ulica Kazimierza Odrobiciela 2. Jest to projekt prezydenta, druk nr 1099. Dzisiaj pierwsze czytanie. Bardzo proszę. Druk 1099. W sprawie przyjęcia przekazanego pod Radę Rady Miasta Krakowa do uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia zespołu szkół ogólnokształcących nr 13 w Krakowie i ulica Kazimierza Odrobiciela. Propozycja połączenia gimnazjum nr 9 i liceum 31 zespół szkół ogólnokształcących nr 13 przy ulicy Kazimierza Odrobiciela 2. Dziękuję. Otwieram dyskusję. W tej sprawie pan radny Jaśkowiec. Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przykład tego wyższego liceum to jest przykład na to, że nie zawsze sposób pochopny należy wyprzedawać szkoły. Ponieważ daliśmy drugą szansę temu liceum, ono zostało przeniesione do budynku razem z gimnazjum, przeszedł zespół i dzięki tej szansy obie szkoły dostały w drugiej życiu, dostały możliwość rozwoju egzystencji. I dzisiaj stawiamy, przyjmując tą uchwałę, stawiamy kropkę nad i dajemy pozwolenie dechom ratowników, żeby powstał dobry zespół szkół ogólnokształcących. Dlatego na tym przykładzie można pokazać, że nie zawsze należy w sposób taki arbitralny likwidować szkoły. Likwidacja każdej szkoły to jest strata dla społeczności lokalnej, to jest strata dla mieszkańców lokalnych. Ten przykład pokazuje, że czasem roztropność Wysokiej Rady składa się do tego, aby edukacji zachodziły konstruktywne zmiany. Moje pytanie do tego grupu dotyczy związanych z tą poprawką, którą tutaj złożyłem, dotyczy wicedyrektorów. Ponieważ nie wprowadziliście Państwo, będę ten wysłuchał, tak? Nie wprowadziliście Państwo funkcji stanowiska wicedyrektora w tym zespole. Jednocześnie jest taki zapis, że sprawy nieobjęte statutem zespołu są regulowane w statutach szkół, czyli statuty gimnazjum i liceum 31. No zapisy, które tam są, pozwalają powołać nawet trzech wicedyrektorów, ponieważ jeżeli liceum 31 przerobiło i przekroczyła liczba 12 klas, to będzie tam dwóch wicedyrektorów, ale oczywiście jeden wicedyrektor gimnazjum. W związku z tym ja proponuję w mojej poprawce, aby jednak spisać funkcję wicedyrektora szkoły, aby był jeden wicedyrektor odpowiedzialny za obie placówki i chciałbym, żeby pan Mikołaj Zbyszko by się wypowiedział. Ten zapis jest izolowany, jeśli to dodał na córce wyroczym statucie zespołu nr 9, który znajduje się obok na ogrodku. Dziękuję. Czy w tej sprawie jeszcze ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, czy mi pan prezydenta, pan dyrektor, bardzo proszę. Dziękuję za zwrócenie uwagi na temat dotyczący ilości wicedyrektorów. Ja chciałbym przypomnieć, że jest obowiązujące zarządzenie prezydenta, które mówi jasno, że wicedyrektorów może być w zależności od ilości uchwalonych danej szkoły. O czym pan też wspomniał. Ja nie przypuszczam, żebyśmy powoływali trzech wicedyrektorów w tym momencie, gdy mamy połączenie gimnazjum z liceum. Jeżeli będzie chodzi o połączenie, i głównie nie tworzyli stanowiska, jeżeli by to chodzi. Dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Ustalam termin autopoprawek na 28 stycznia, godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 29 stycznia, godzina 15.